Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, chciałbym opowiedzieć o programach szpiegujących, nie tylko o Pegasusie. O nim oczywiście pewnie będzie najwięcej, bo to jest urządzenie, które interesuje wszystkich. Czyli to jest to urządzenie, którym włamano się do telefonów na zlecenie państwa, władzy PiSu. Włamano się do telefonów, wiemy już na pewno. Krzysztofa Brejzy, senatora Platformy Obywatelskiej, szefa kampanii wyborczej tej partii w 2019 roku, mecenasa Romana Giertycha, znanego krytyka i także rządów PiS i także adwokata czołowych polityków Platformy, w tym samego Donalda Tuska, kiedy był prezydentem Europy, szefem Rady Europejskiej, a na końcu prokurator Ewa Wrzosek, która chciała Sprawdzać legalność prowadzenia, próby przeprowadzenia wyborów na wiosnę 2020 roku, w sytuacji, w której była w Polsce pandemia. O tych osobach wiemy, że na pewno użyto przeciwko nim Pegazusa i wiemy o tym również, że stało się to na zlecenie polskiego rządu, polskich władz. Teraz też obserwujemy dosyć nerwowe tłumaczenia. Pegasus jest to oprogramowanie, a bardziej można byłoby powiedzieć usługa, którą kupuje się od izraelskiej firmy NSO Group, kosztuje ona kilkadziesiąt milionów rocznie, w zależności od liczby prób sprawdzeń, których się dokonuje, pozwala ona przejąć kontrolę nad aparatem telefonicznym dowolnym. Może być to aparat niezależnie od systemu operacyjnego i nie trzeba już klikać w żadne wymyślne linki, nie trzeba klikać w SMS-y, żeby tam zainstalować coś. Tak było na początku, za trzy lata temu jeszcze, aby zainfekować telefon, należało, Pegasusem należało w jakiś sposób wyrazić zgodę. Później twórcy Pegasusa znaleźli luki w oprogramowaniu tak zwanych darmowych komunikatorów. Mówię tak zwanych, dlatego że ceną za ich używanie jest właśnie płacenie własną prywatnością. Mówię o WhatsAppie i Signalu. To są te komunikatory, których za pośrednictwem ich kodeków dźwiękowych, właśnie między innymi, bo to, to się zmienia i to niestety jest tak, że pojawienie się jakiejś łatki nawet w jakimś miejscu i tak nie powoduje. Że Pegasus staje się bezużyteczny. Oni po prostu szukają następnej łatki. Pierwszym takim przykładem wykrycia Pegasusa to był rok 2018, właśnie kiedy Citizen Lab, kanadyjskie laboratorium przy Uniwersytecie w Toronto, odkryło i poinformowało iPhone'a, że jest, są luki właśnie w ich urządzeniach iPhone wypuścił błyskawicznie łatki korygujące, natomiast rzeczywiście zamknęły to drogę Pegasusowi na kilka miesięcy, natomiast już później pojawiło się bardziej zaawansowany, bardziej niebezpieczny Pegasus. Na dzień dzisiejszy takim jedynym z tych komunikatorów, tyle że płatnym, który wykrywa dzisiaj Pegasusa jest... JUSCRIPT, który posiada po prostu taką usługę, że potrafi skontrolować, czy kamera jest skakowana, czy jest skakowany mikrofon. Natomiast nie są to jedyne programy używane przez, polskich, przez polskie służby. Polska w ogóle posiada jeden z najbardziej zaawansowanych sprzętów do szpiegowania. Przede wszystkim jest to na wyposażeniu Agencji Wywiadu. Tutaj taki mały Newsik, e, Agencja Wywiadu, nagrała polskim systemem Echelon słynną rozmowę braci e, z 10 kwietnia 2000. No właśnie z 10 kwietnia 2010 roku. I Polska Agencja Wywiadu tą rozmową dysponuje. Natomiast no, nie zdecydowano się zarządów e, Platformy Obywatelskiej. Jej opublikować, zarządów PIS tego na pewno nie dostąpimy. W każdym razie, właśnie ten system inwigilacyjny, szpiegowski polskich służb zarejestrował, drodzy Państwo, to jest informacja stuprocentowa, zarejestrował rozmowę braci Kaczyńskich. Takim systemem, który, który używają polskie służby jest swojska nazwa Harnaś. Harnaś pozwala Policjantom na przejmowanie rozmów i MMS-ów i SMS-ów w czasie rzeczywistym. No to działa w taki sposób, że jak panowie gangsterzy, którzy są podsłuchiwani, inwigilowani harnasiem, wysyłają sobie nagie panienki pomiędzy sobą, no to policjant na swoim odbiorniku też otrzymuje te nagie zdjęcia. Agencja Wywiadu. Ma taki sprzęt takiej specjalistycznej niemieckiej firmy Rode Schwarz. Ona ma, to jest, to jest drugim takim sprzętem, jest sprzęt amerykańskiej firmy Digital Receiver Technology, i one są, noszą w wiadu wywiadu nazwę DRT Box. Ta pierwsza firma niemiecka Rode Schwarz ma swoją siedzibę w Monachium. Druga mieści się w Maryland w USA i oczywiście taka ciekawostka przyrodnicza w tym Maryland w USA swoją siedzibę, swoje przedstawicielstwo ma również firma Roth i Schwartz. I mieści się tam również centrala światowego nasłuchu amerykańskiego, czyli właśnie system Echelon. Polska Agencja Wywiadu ma tak dobry sprzęt im do inwigilacji, że podczas operacji w Afganistanie była w stanie namierzać rozmowy szefów bojówek talibów. Kiedy taki talib się łączył za pomocą telefonu satelitarnego, to Polacy nawią, namierzali go bez problemu. No, oczywiście musieli jeszcze trafić w satelitę, z którego była łączona rozmowa, ale jeżeli tak się to trafiło, to. Nie tylko ustalano całą treść rozmowy, ale też dokąd i do kogo było przekierowane połączenie z Afganistanu. Teoretycznie ten specjalistyczny sprzęt agencji wywiadu nie powinien być używany w Polsce. Ja wiem, drodzy Państwo, że ten specjalistyczny sprzęt, pisałem o tym w kwietniu 2000. 20 roku i w styczniu 2020 roku był używany przeciwko mecenasowi Romanowi Giertychowi. Nie jest też tak, że mimo, że teoretycznie nie wolno go używać przeciwko polskim obywatelom, był też używany. Jedna z funkcjonariuszek Agencji Wywiadu o uroczym pseudonimie Czarna Mamba, no bo prawdziwe dane są chronione, została dyscyplinarnie zwolniona z pracy właśnie za użycie tego sprzętu do, nazwijmy to, robienia, podsłuchiwania i inwigilacji obywatela RP. Policja nasza dysponuje jeszcze programem, który się nazywa Shopen. To jest system analityczny, który służy do tworzenia mapy połączeń i powiązań pomiędzy rozpracowanymi osobami. No i po prostu tutaj jest tak to jest tak zwane metadane. Jeżeli mamy wiedzę, kto z kim się kontaktuje, kto inicjuje połączenia, to można stosować różne algorytmy, które pomagają tworzyć kto jest szefem grupy, do kogo wszyscy inni raportują. Wcześniej policja używała izraelskiego oprogramowania, które w Polsce miało kryptonim Moniuszko. Działał on troszeczkę właśnie tak jak bardziej jak harnaś. Ale miał takie poważne usterki. Jedną z nich było to, że zwracano uwagę, iż policja nie ma pewności, że jej zainteresowania operacyjne nie są monitorowane przez stronę izraelską. Dodatkowo system był awaryjny i była taka głośna sprawa z 2010 roku, kiedy zaginęła 19-letnia Iwona Wieczorek. To przez dwa tygodnie w tamtym czasie ten system w ogóle nie działał. I właśnie stąd. Przejście policji z systemu Moniuszko na rodzimy system Harnaś. Czy można się przed tym bronić? No, przed klasyczną inwigilacją telefonami nie. To znaczy, jeżeli ktoś używa normalnych połączeń telefonicznych, wysyła normalne SMSy, to nawet nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, żeby go podsłuchiwać. Tak jak wspominałem, prywatnym komunikatorem, którego ja sam używam, jest płatny USKrypt. Natomiast. Yy, Generalnie ludzie muszą mieć świadomość tego, że korzystanie z dobrodziejstw techniki zawsze zwiąże się z jakimś ryzykiem, bo mamy do czynienia z wyścigiem i nigdy nie możemy być w 100% pewien, że ktoś gdzieś czegoś już nie wymyślił, co naszą obronę demontuje. No. Ja, mając jakąś tam wiedzę, tak jak już powiedziałem. To jak głęboko potrafią służby inwigilować. No, czasem to jest też tak, że skoro służba jest bezsilna wobec podsłuchania komunikatora, to może na przykład e, zamontować posłuch bezpośredni w obrębie człowieka, który porusza się w jakimś miejscu i w ten sposób go podsłuchiwać. No. Jest to bardzo niemiła przy, m, sytuacja, kiedy człowiek znajduje się na celowniku służb. Wspomnijmy tutaj, że właśnie dlaczego używanie takich narzędzi jak Pegasus jest nielegalne, bo jest to narzędzie do zwalczania terroryzmu, jest to narzędzie ingonujące w całą prywatność. I te trzy osoby, o których dzisiaj wiemy, zostały po prostu odarte z prywatności. To znaczy, że ten, kto tam zarządzał Pegasusem, pan Mariusz Kamiński, był w sypialni pana Krzysztofa Brezy, w sypialni pani prokurator Wrzosek, w sypialni Romana Giertycha, o innych miejscach nie wspominając. Nie chciałem Państwa tutaj straszyć, ale to nie ma, że tak powiem, e, się też co oszukiwać. E, na, pe, na pewno osoby, które m, myślą, że prywatność e, zapewnią im tak zwane bezpłatne komunikatory, to też jest zabawna historia, bo owe bezpłatne komunikatory były polecane przez współpracownika polskich służb, który zdawał sobie doskonale sprawę, że właśnie te bezpłatne, darmowe komunikatory stanowią bramę dla Pegazusa, a on do wejścia dla Pegazusa, a on polecał, to mowa jest o nim, na portalu niebezpiecznik.pl, polecał go politykom i dziennikarzom. No to to jest tak, drodzy państwo, to też taka metoda działania, żeby właśnie skłonić ludzi do instalowania sobie pozornie skutecznych aplikacji, a tak naprawdę ułatwiających inwigilację. Bo oprócz tego, że możemy być podsłuchiwani, to służby, jak przychodzą do nas do domu, mają prawo zabrać nam sprzęt no i będą próbować go kopiować. Jeżeli człowiek używa darmowych komunikatorów, to traci... Wszystkie dane, które tam są zapisane. To znaczone przechodzą. No, czy po prostu służby kopiują sobie dysk e, i e, są właścicielami czatu. To dlaczego właśnie ja używam Juskrypta, wynika właśnie z faktu, że tam jest kod, iż skopiowanie mojego telefonu, mojego tabletu, na którym używam e, USKTU. Nic nikomu nie da bez mojego hasła, ponieważ przekopiowanie go na drugi, na drugi nośnik bez wbicia mojego hasła po prostu nie pozwala tego odczytać. W wypadku tak zwanych darmowych komunikatorów, dochodzi do tego, że de facto przekazujemy służbom całą naszą korespondencję, i to jest tak, jakbyśmy sami siebie inwigilowali przez lata. Bo to jest nie tylko te informacje, które tam są zawarte, ale wszystkie również te, które skasowaliśmy. Boleśnie przekonali się o tym prawnicy Donalda Trumpa parę lat temu, jeszcze kiedy był urzędującym prezydentem, kiedy odzyskano im właśnie wiadomości z Signala i Whatsappa z zajętych urządzeń. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o subskrypcję kanału i łapkę do góry.